Dzień dobry. Godzina 18, niedziela, 4 sierpnia i ostatni dzień naszego programu Życie ma sens w Zamościu. Drodzy Państwo, wiem, że tu jeszcze niektórzy kończą wędrówkę po stoiskach wystawy Expo Zdrowie i słusznie, bo to ostatni dzień, kiedy można te wyniki badań, te konsultacje, te masaże, to jest ostatni dzień, ostatnia chwila, kiedy możemy z tego skorzystać. Ale musimy już zacząć również, żeby wyrobić się przed nocą, żeby na spokojnie móc wysłuchać materiału, który przygotowali prelegenci dzisiejsi i artyści, bo będą i wykłady, i pieśni. Tak więc myślę, że możemy przechodzić już do sedna. Pierwszym wykładem, który dzisiaj będziemy mieli możliwość wysłuchać, będzie wykład Potęga Przebaczenia. I tę prelekcję poprowadzi pastor Remigiusz Krok z Lublina. Myślę, że możemy przywitać pastora brawami. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj takie małe zamieszanie tutaj w naszym namiocie, dlatego że jeszcze mamy osoby, które korzystają z wystawy Expo, ale myślę, że nie będzie to także przeszkadzało w słuchaniu, w tym, aby wspólnie uczestniczyć w spotkaniu. Jeszcze nam pada deszcz z góry i tutaj tłumy biegają dookoła nas, ale myślę, że bez żadnego problemu będziemy mogli porozmawiać dzisiaj o jednym z takich bardzo poważnych problemów. Wczoraj pastor Grzegorz Korczyc wprowadzał w Państwa i miał cały wykład na temat przebaczenia. Patrząc z perspektywy teologicznej na problem, na zjawisko przebaczenia, ja dzisiaj z Wami chciałbym porozmawiać bardziej od strony psychologii przebaczania, bardziej od strony procesu, przebiegu procesu przebaczania, ponieważ jak będę chciał za chwilkę pokazać, przebaczenie nie jest czymś, co dzieje się w jednej sekundzie, nie jest czymś, co dzieje się w jednej minucie. To jest cały proces i będę chciał o takich 6 etapach, 6 zasadach tego procesu Wam dzisiaj opowiedzieć. A dlaczego? Dlaczego akurat o przebaczeniu? Całe to spotkanie i to, z czym chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić, znajduje się w kontekście jednej z cywilizacyjnych chorób, na którą cierpią także Polacy i to, tak jak mówią badania, setkami tysięcy, choroby, która nazywa się depresja. Wczoraj rozmawialiśmy na temat wpływu relacji na nasze zdrowie. Wykazywaliśmy, że dobre relacje międzyludzkie mają wpływ na nasze zdrowie nie tylko emocjonalne, ale także to zdrowie fizyczne. Dziś będę chciał porozmawiać z Wami o wyeliminowaniu jednego z czynników, które mogą wpływać na powstanie depresji. Wczoraj mówiliśmy o tym, jak to jest, jaki jest wpływ tych naszych bliskich kontaktów z innymi ludźmi. Jakie są efekty w naszym życiu tych kontaktów z innymi ludźmi? Czy poprzez te kontakty czujemy się bardziej zmotywowani do działania, do rozwoju, czy czujemy się pokrzywdzeni, czy cierpimy? Rozmawialiśmy wczoraj o piramidzie Maslowa i o tej piramidzie potrzeb człowieka. I dzisiaj będziemy kontynuowali problem właśnie międzyludzkich relacji. Popatrzmy, czym jest depresja. Depresja, jak wspomniałem, jest jedną z chorób cywilizacyjnych XXI wieku. W Polsce choruje 150 tysięcy osób na przewlekłą depresję. I zarówno próg wiekowy osób, które zapadają na depresję, systematycznie się obniża, jak też ilość osób, które cierpią na depresję, jest coraz większa. Czym jest depresja? Światowa Organizacja Zdrowia definiuje depresję jako powszechnie występującą chorobę psychiczną, która objawia się smutkiem, utratą zainteresowania, przyjemnościami, poczuciem winy, niską samooceną, zaburzeniem snu i apetytu, poczuciem zmęczenia i słabą koncentracją. To
omówimy sobie te syndromy depresji, omówimy sobie poszczególne z tych elementów, które tworzą chorobę, która nazywa się depresją. Chorobę, która jeszcze jakiś czas temu w naszym, przynajmniej polskim społeczeństwie była traktowana w taki wstydliwy sposób. Dzisiaj coraz otwarciej o tym mówimy, dzisiaj przestaje to być problemem wstydliwym, jest po prostu jedną z wielu chorób, na którą cierpią ludzie i na którą należy się leczyć. Jakież możemy znaleźć syndromy depresji? Apatia i rozdrażnienie. To jest jeden z objawów depresji, stanów depresyjnych, kiedy z jednej strony jest takie poczucie braku aktywności, braku chęci aktywności czegokolwiek. Tak? Przysłowiowo mówi się o tym, że są to takie osoby, które potrafią leżeć i patrzeć w sufit i nie mają w ogóle chęci do życia. A z drugiej strony osoby, które znajdują się w stanach depresyjnych, potrafi drażnić wszystko. Szczególnie inni ludzie. To są napady złości. Oczywiście nie wszystkie objawy muszą występować u osoby chorej na depresję. Nie wszystkie z tych symptomów, ale to są takie napady złości wynikające właśnie z tego rozdrażnienia. To jest przesadna samokrytyka. Kiedy osoba chora na depresję nie ma szacunku do samego siebie, nie ma szacunku do własnych osiągnięć i wszystko, co jest związane z jego osobą, widzi w czarnych barwach. To jest ciągłe martwienie się i zamartwianie się. To nie jest tylko taki wrodzony pesymizm, który jest przywarą przede wszystkim melancholików. Prowadzę takie seminaria na temat osobowości, kiedy uczestnicy tych seminariów mogą sobie zrobić test na osobowość, z których wynika, czy są cholerykami, czy są sangwinikami, czy melancholikami, czy flegmatykami. No melancholicy są z natury takimi osobami bardzo pesymistycznymi, ale to jeszcze nie jest to. Osoba, która znajduje się w stanie depresyjnym, martwi się wszystkim i wyolbrzymia problemy. Ciągle znajduje różnego rodzaju powody do tego, żeby się martwić, a te obawy są przerysowane, są o wiele większe niż w przypadku osoby stabilnej emocjonalnie. To jest niechęć do życia i pracy. Tak, kiedy osoba, która ma problem depresyjny, zadaje sobie pytanie, stale sobie zadaje pytanie, po co ja żyję, kiedy mówi o tym, że nie chce jej się żyć, a kiedy zmotywowanie się do pracy, do aktywności jest naprawdę dużym wysiłkiem, który kosztuje bardzo wiele energii. Wyjście do pracy, przygotowanie różnego rodzaju obowiązków domowych wiąże się z bardzo dużym wysiłkiem energetycznym, zarówno fizycznym, jak i tym emocjonalnym, wolicjonalnym. To jest poczucie stałego zmęczenia. Osoba, która znajduje się w stanie depresji, niejednokrotnie jest w takiej sytuacji emocjonalnej, że jeszcze dzień się nie rozpoczyna, jeszcze nawet nie zdąży wstać z łóżka, a już czuje się zmęczona całym tym dniem i całym życiem i cały czas czuje się zmęczona. Nigdy mimo odpoczynku nie czuje się zrelaksowana. Oczywiście na to nakładają się jeszcze inne zaburzenia, na to poczucie zmęczenia, na przykład zaburzenie snu, kiedy jedną z oznak właśnie obok takiej apatii, jakby przeciwnością jest bezsenność, która może wskazywać, długotrwała bezsenność, która może wskazywać na problemy depresyjne. Oczywiście są różne rodzaje depresji. To jest także poczucie ociężałości, takie ciągłe poczucie wewnętrznego napięcia, taki stres wewnętrzny, który nie pozwala się zrelaksować, nie pozwala spojrzeć swobodnie na życie, na otoczenie, na to, co się dzieje dookoła. To są najważniejsze symptomy depresji. No oczywiście takim najgłębszym stadium depresji, w najgłębszym stadium depresji pojawiają się myśli samobójcze albo też próby samobójcze. Drodzy Państwo, dzisiejsze spotkanie właśnie w kontekście depresji będę chciał poświęcić pewnym zasadom profilaktyki w jednym tylko obszarze. Do innych objawów depresji należą gorsza pamięć i trudności z koncentracją, czyli zapominanie ciągłe, brak pamiętania o różnych rzeczach,
Unikanie towarzystwa, zamykanie się w sobie, w swoim świecie, w swoim małym światku, izolowanie się od otoczenia, szczególnie przez osoby, które kiedyś były bardziej towarzyskie. Tak jak wspomniałem, bezsenność albo nadmierna senność, wczesne budzenie się, a także brak apetytu, czyli takie niedospanie, złe samopoczucie rano, które później przeradza się na złe samopoczucie w ciągu całego dnia. Sen jest bardzo ważnym czynnikiem zdrowia. Sen nie jest tylko relaksem. Jest bardzo ważnym czynnikiem naszego zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Wysychanie błon śluzowych, bóle głowy, chudnięcia, zaparcia, no to są wszystko takie pomniejsze objawy depresji. I dzisiaj chcę właśnie porozmawiać z wami, drodzy, na temat jednego obszaru depresjogennego, obszaru w zakresie relacji międzyludzkich, obszaru związanego z poczuciem krzywdy, z poczuciem winy i z potrzebą przebaczenia. W jaki sposób to działa? No wyobraźmy sobie sytuację kogoś, kto przez lata żyje w poczuciu krzywdy. Żyje w poczuciu, że został skrzywdzony przez inną osobę. Gdy zaczyna pielęgnować uprzedzenia i niechęci, gdy pielęgnuje w sobie ciągłe złe myśli, kiedy rozpatruje i ciągle w jego umyśle i wspomnieniach znajdują się negatywne wydarzenia związane z czyimś zachowaniem, związanym z poczuciem pokrzywdzenia, poczuciem krzywdy, czyimś złym zachowaniem, albo też własnym zachowaniem, kiedy żyje jedynie przeszłością i tym, co wydarzyło się kiedyś, to bardzo mocno zaczyna wpływać na różne obszary zdrowia, w tym i na zdrowie fizyczne, i także okazuje się być jednym z czynników popadania w depresję. No są różne współzależności. Czytałem badania, które były robione w Stanach Zjednoczonych z osobami, które przebywały w szpitalach. Okazywało się, że osoby, które miały problemy z przebaczeniem, częściej chorowały na choroby reumatyczne. Nie wiem, jaka jest tutaj współzależność. Nie wiem, w jaki sposób takie poczucie krzywdy, pokrzywdzenia wpływa na organizm, że powoduje częstsze choroby reumatyczne, ale tak jest rzeczywiście. Te złe relacje, to poczucie napięcia z innymi osobami, konfliktu z innymi osobami, no bardzo psuje nastrój i może doprowadzić do stanów depresyjnych. I właśnie w zakresie profilaktyki chciałbym powiedzieć wam o kilku takich elementach prowadzących do przebaczenia. Chciałbym od razu podkreślić rozróżnienie pomiędzy dwoma pojęciami. Pomiędzy pojęciem przebaczenia, a pojęciem pojednania. Wiecie, czym się różni przebaczenie od pojednania? Przebaczenie jest wstępem do pojednania. To jest jedna różnica. Druga, dzisiaj mamy koncert, będą różni wykonawcy śpiewali, no nie będzie niestety Budki Suflera, ale jak pamiętacie, jeden z ich największych przebojów, jeżeli pamiętacie, jego refren brzmiał, że do tanga trzeba dwojga. Tak? Do pojednania trzeba dwóch stron. Do przebaczenia wystarcza tylko jedna strona. Może brzmieć to dziwnie, ale chciałbym wam dzisiaj, jeżeli cokolwiek chciałbym, żebyście zapamiętali z tego spotkania, z tego wykładu, to chciałbym, drodzy, żebyście zapamiętali jedną myśl. Przebaczamy i powinniśmy przebaczać nie ze względu na osobę, której przebaczamy, ale ze względu na samych siebie. Powinniśmy przebaczać dla naszego dobra, nie tylko dla dobra tej drugiej strony. Więc w tym procesie przebaczenia nie musi uczestniczyć druga strona. Wystarczy, że coś będzie, pewnego rodzaju przemiana będzie następowała w naszym sposobie myślenia i ta przemiana będzie kierowała do tego, że przebaczamy komuś,
po to, żeby samemu czuć się lepiej. A więc, drodzy Państwo, zachęcam Was do tego, abyśmy pielęgnowali przebaczenie z takiego zdrowego egoizmu, abyśmy robili to dla własnego dobra. Niezależnie od tego, jak z tego przebaczenia skorzysta druga strona, jak z tego przebaczenia, w jaki sposób odniesie się do naszego przebaczenia, nie stawiajmy tego jako priorytet. Stawiajmy przebaczenie jako naszą własną potrzebę dla naszego dobra. Opowiadałem dzisiaj komuś o takiej sytuacji, w której chyba wyprorokowałem komuś śmierć. Bardzo przykra dla mnie sytuacja, ale sytuacja sprzed wielu lat, być może dzisiaj nie byłbym już, mając większe doświadczenia, tak bezpośredni, ale pamiętam sytuację, kiedy wszedłem do pewnego domu, aby zapoznać się z małżeństwem, które tam mieszkało. I cała rozmowa z żoną, ponieważ mąż był nieobecny albo gdzieś tam przemknął się tylko na chwilkę, krążyła wokół jednego tematu, który przekazywała właśnie ta kobieta. Mówiła o tym, jak mąż ją zdradził, dopuścił się zdrady małżeńskiej i taka pełna goryczy, taka pełna zgorzknienia opowiadała o swojej krzywdzie, o swoim poczuciu krzywdy, a w bardzo nieładny sposób wyrażała się o swoim mężu. W pewnym momencie, dzisiaj bym tego nie zrobił, już mając 20 lat więcej doświadczenia, ale w pewnym momencie powiedziałem tej kobiecie: jeżeli będziesz pielęgnować w sobie takie myśli, to ten żal cię zabije. Kobieta zmarła po pół roku. Nie wiem, nie pamiętam, co było dokładnie bezpośrednią przyczyną śmierci, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczam, że to jej zgorzknienie, ta jej niechęć do przebaczenia, to rozpamiętywanie krzywdy przyczyniło się do pogłębienia choroby i do jej śmierci. A to jest taki skrajny oczywiście przykład, ale pewnie brak przebaczenia może wpływać i na pewno może wpływać na mniejsze dolegliwości, niekoniecznie śmiertelne. Bo jeżeli ciągle myślimy o krzywdzie, ciągle mamy takie poczucie krzywdy, to czy nie powoduje to wzrostu kwasów żołądkowych w naszym organizmie? A czy to nie może prowadzić i kierować do tego, że zaczynamy mieć problemy właśnie związane, problemy gastrologiczne? A nie wpływa to na inne sfery naszego życia? I może dojść do takiej paradoksalnej sytuacji, że nasz winowajca w ogóle się może nie przejmować albo nie mieć świadomości tego, że w ogóle mamy do niego jakiś żal, pretensje, a my cierpimy i chorujemy z powodu pielęgnowanej niechęci i pielęgnowanego poczucia krzywdy. No nie przypadkiem jest taka choroba, która nazywa się gorycz, zgorzknienie. Dlatego, że to też mówi się czasami, że się tak wylewa żółć, czasami taką czarną żółć, a właśnie określenie temperamentu, choleryka, dosłownie oznacza czarna żółć. Ktoś napisał tak, autor Robert Kendall w książce Przebaczyć do końca, napisał tak: można nawet powiedzieć, że pełne przebaczenie to skrajna interesowność, a jednocześnie bezinteresowność. W trosce o własne dobro postanawiamy przebaczyć do końca, a czyniąc to uwalniamy innych i na zawsze zrezygnujemy z dochodzenia sprawiedliwości. Ja jeszcze dodam, że przebaczenie jest także uwolnieniem siebie od pewnego rodzaju myśli i tak naprawdę pozwala na rozpoczęcie nowego życia. No wyobraźcie sobie, być może nie trzeba sobie wyobrażać, bo możecie mieć w swoim otoczeniu takich ludzi, którzy bez końca mówią: a dlaczego on mi to zrobił? Dlaczego ona mi to zrobiła? A jak mógł mi to zrobić? A jakie skutki teraz tego ponoszę? Tak naprawdę przebaczenie samemu sobie i innym jest niejednokrotnie jedyną drogą do
uleczenia. A więc jeszcze raz powiem, przebaczając, robimy to przede wszystkim dla siebie. Bo jeżeli gryziemy czyjeś złe zachowania, to jest tak, jakbyśmy codziennie pili taką łyżkę piołunu. Piliście kiedyś piołun? Wiecie, jak smakuje. Nie życzę nikomu kuracji piołunem. Bardzo, bardzo gorzkie zioło. Bardzo nieprzyjemne w smaku. Drzwiami do tego, żeby nie zatruwać się, chociaż piołunem się raczej nie zatrujemy, ale żeby nie przeżywać tej gorzkości piołunu, jest właśnie przebaczenie. Powiedzenie sobie, że przeszłości nie zmienimy, ludzi też nie zmienimy, a więc warto zmienić siebie i swój sposób myślenia i zacząć od początku. W tej potędze przebaczenia chcę powiedzieć wam o kilku takich zasadach. Ale ktoś też powiedział, że jeżeli masz prawdziwego, zażartego wroga i wiesz z całą pewnością, że nie jest on wytworem twojej wyobraźni, ani lęku, możesz czuć się jak właściciel kopalni 24-karatowego złota. Wiecie, drodzy, o co chodzi? Zobaczcie, możemy sobie samych siebie przeanalizować czasami, ile naszych pretensji wobec innych jest takimi wyimaginowanymi przez nas jedynie pretensjami. Ile z takich pretensji i poczucia żalu, które mamy, dotyczą drobiazgów. Ileż tego bagażu poczucia krzywdy wynika nie tyle z jakiegoś realnego poczucia krzywdy, ale z małostkowości i przejmowania się rzeczami, którymi się tak naprawdę przejmować nie powinniśmy. Wyolbrzymiania, oczekiwania od innych ludzi, że będą doskonali i nie będą popełniać żadnych błędów, także w stosunku do nas. Jeżeli mamy prawdziwych, zażartych wrogów, możemy się czuć jak właściciele kopalni najlepszego złota. Dlatego, że to jest coś, co zdarza się rzadko. Zdecydowana większość naszych pretensji, naszego żalu, naszego poczucia krzywdy to jest efekt wytworu naszej wyobraźni, naszego wyolbrzymiania, naszego pielęgnowania złych myśli i reagowania na to. Być może kiedyś będziemy mieli okazję porozmawiać na temat stresu. To jest taki prosty schemat. Stres równa się stresor plus nasza reakcja. I tak naprawdę zdecydowana większość stresów, które przeżywamy, 99% to jest efekt naszej reakcji, a nie tego, co się dzieje dookoła nas. Bo jedni daną sytuacją w ogóle się nie przejmują i nie przeżywają stresu, a inni się zadręczają. Efekt reakcji. Podobnie też z poczuciem krzywdy, z poczuciem i problemem przebaczenia lub braku przebaczenia. Są osoby, które z natury bardzo szybko potrafią przebaczać, inne mają z tym duży kłopot, a są takie, które uwielbiają wręcz rozpamiętywać to, co ktoś komuś złego zrobił, a jeszcze co gorsza, tracić czas na myślenie o tym, jak tu się zemścić, jak tu odpłacić pięknym za nadobne. Podam wam jeden przykład, drodzy, takiego wyimaginowanej nienawiści, wynikającej tak naprawdę z niczego. Kiedy nawet nie było czego przebaczać. To jest taka starożytna, starotestamentowa historia. Dwóch ludzi słynnych, jeden bardziej słynny niż drugi, króla Saula i młodego chłopaka, nastolatka, który znalazł się w pewnym momencie na dworze Saula, miał na imię Dawid. O, ten sam, który tutaj stoi na pomniku, parę metrów od nas. Dawid był prostym chłopakiem, znają wszyscy, bo to każde dziecko zna historię powalenia Goliata przez Dawida. W pewnym momencie Dawid znalazł się także na dworze Saula, przygrywał mu na harfie. Saul miał pewnie depresję, być może nawet miał depresję dwubiegunową, bo kiedy
czytam jego zachowania, które są opisane w Starym Testamencie, to są naprawdę nie mieszczące się w kategoriach normalnych reakcji emocjonalnych zachowania. Czasami bardzo apatyczne, a czasami bardzo wybuchowe. Prawdopodobnie to był ten rodzaj depresji, który nazywany jest HAD, czyli depresja dwubiegunowa. Ale w pewnym momencie nie było żadnych problemów do pewnego momentu. Do momentu, kiedy Saul usłyszał, jak kobiety na ulicy w Jerozolimie śpiewają pieśń. Pierwsza część pieśni bardzo chwaliła Saula, bo kobiety mówiły, że Saul, śpiewały, że Saul zabił na bitwie 1000 wrogich wojowników. Ale za chwilę Saul stracił dobry humor, bo ciąg dalszy tej pieśni brzmiał: Dawid pobił 10 000. I pojawił się pierwszy etap, zazdrość. Później zazdrość przerodziła się w niechęć. Pielęgnowanie tej niechęci i tej zazdrości przerodziła się w gorycz. A na końcu Saul próbował pozbawić Dawida życia. Dawid nie zrobił niczego złego. Po prostu robił to, co potrafił, do czego miał zdolność. Nie rywalizował z Saulem, nie chciał podważać jego pozycji, nie chciał zostać królem, mimo że już został namaszczony na króla. Ale w głowie Saula urodził się cały mechanizm, który o mało nie doprowadził do tragedii. A więc, jak wybaczyć? To jest jedno z najważniejszych pytań, które pojawiają się w konflikcie między dwojgiem ludzi. Tak jak mówię, rozdzielam przebaczenie od pojednania. Pojednanie jest całym mechanizmem, a czasami całym elementem głębokim, terapeutycznym, kiedy potrzeba mediacji, spotkań, ofiara, winowajca. Zostawiam dzisiaj ten temat, nie zdążę o nim porozmawiać. Ale po pierwsze, powinniśmy się przygotować do procesu przebaczenia. Bo przebaczenie nie jest czymś, co się dzieje tak nagle. Nie jest jedną myślą. I kiedy mówimy o sobie i przyznajemy sami sobie, że mamy problem z przebaczeniem komuś, to może także powinniśmy sobie dać czas, żeby przejść przez ten proces przygotowania do przebaczenia, żeby przejść przez ten proces zmiany myślenia i nie mieć do siebie pretensji, że dzisiaj, teraz nie jestem w stanie komuś przebaczyć. A bardzo w różnych przypadkach pierwszym elementem jest zdolność przebaczenia samemu sobie. Wczoraj troszeczkę mieliśmy mowy na ten temat. Jest to bardzo ważne. Zarówno w relacjach z samym sobą, jak i w relacjach z otoczeniem. Ja wiem, że poczucie winy potrafi, że tak powiem, trzymać człowieka bardzo długo. Jakiś czas temu spotykałem się z mężczyzną, który dzisiaj ma około chyba 60 lat. Rozmawialiśmy, wiele godzin spędziliśmy na rozmowach. Ja się wiele od niego nauczyłem jako psychologa, terapeuty. Takie paradoksy w jego życiu miały miejsce, bardzo dziwne. Ale kilka razy tenże psycholog, terapeuta zadał mi pytanie o to, czy to, co zrobił w młodości, może mu być wybaczone i czy on może sobie wybaczyć. A było to zdarzenie, gdy miał chyba 19 czy 20 lat i prowadząc bardzo takie rozrywkowe życie, w pewnym momencie namówił swoją partnerkę do aborcji. I to poczucie winy wobec samego siebie, te wyrzuty sumienia towarzyszyły mu przez kolejnych 40 lat. Musieliśmy mocno pracować nad tym, żeby w końcu przebaczył samemu sobie. To jest ten pierwszy krok, umiejętność przebaczania sobie, bo jeżeli będziemy bardziej wyrozumiali wobec siebie, będziemy umieli wybaczać sobie, łatwiej będzie nam wybaczać innym. Znowu się nakładają dysfunkcje, tak? Pamiętacie, rozmawialiśmy o syndromie DDA. Między innymi problem z wybaczaniem mają też takie osoby, dlatego że oczekując od siebie doskonałości, mają problem z wybaczaniem samemu sobie, a przez to
czasami mają problem z wybaczaniem innym. Druga rzecz w tym przygotowaniu do procesu przebaczenia, to jest uznanie własnej omylności. Bardzo prosty mechanizm. Jeżeli ja jestem omylny i nie jestem doskonałym człowiekiem i popełniam czasem błędy, to inni też mają prawo do takich błędów. Jeżeli ja oczekuję, że mi się te moje błędy wybaczy, to też powinienem mieć takie nastawienie do innych. Pozwólcie, no z natury tego, co robię na co dzień, że będę się odwoływał do pewnych przykładów biblijnych, do pewnych przykładów ewangelicznych. Pan Jezus opowiedział taką przypowieść o dwóch dłużnikach. Możecie ją znaleźć w Ewangelii Łukasza. O dwóch dłużnikach, kiedy jeden z nich był winien królowi niewyobrażalną kwotę, której nigdy do końca życia nie byłby w stanie spłacić. Przyszedł do króla, aby prosić o przebaczenie. Uzyskał przebaczenie, uzyskał anulowanie tego długu. Fajnie, gdyby wszystkie banki były jak ten król, prawda? Uzyskał przebaczenie, anulowanie tego długu i za chwilę wyszedł na ulicę i zobaczył na ulicy człowieka, który z kolei był jego dłużnikiem, ale o wiele, wiele set razy mniejszej kwoty. Dopadł biedaka na ulicy, złapał go i mówi: oddaj to, co moje. Miał pecha, bo ktoś z urzędników króla zobaczył tę scenę. Król z powrotem wezwał dłużnika, no i człowiek skończył w więzieniu, chyba do końca życia. Jeżeli czujemy naszą niedoskonałość, to uznajmy, że inni także mają prawo do niedoskonałości. Nie uznawajmy siebie ani zbyt niedoskonałych, ani zbyt idealnych, by nie móc przebaczyć sobie ani innym. Nie czujmy się ani zbyt źle, ani zbyt dobrze. Bo jeżeli dzisiaj mamy problem z wybaczaniem i oczekujemy tego, żeby inni mają być nieomylni i doskonali, to bym uważał, bo prędzej czy później przyjdzie taki dzień, kiedy nam się potknie noga. I co wtedy? No to wczoraj mówiłem wam o jednej takiej mądrości, która mówi, że co kto sieje, to i zbiera, ale druga, bardzo podobna, to są też słowa Jezusa, mówi, że co, jaką miarą mierzymy, taką i nam się odmierzy. Przygotuj się sam psychicznie i duchowo do procesu przebaczenia. To trzeba przepracować w sobie, do tego trzeba dojrzeć. Muszą minąć pewne emocje, ale drodzy, łatwiej jest, kiedy z góry, już od samego początku myślimy, kiedyś powinienem przebaczyć. Kiedyś powinienem przebaczyć. Tak jak mówię, robimy to dla samych siebie. Zobaczcie na rodziny, gdzie jest problem przebaczenia. Gdzie przez całe lata rodzice nie rozmawiają z dziećmi, rodzeństwa ze sobą nie rozmawiają, bo gdzieś ktoś ma do kogoś żal i patrzy się na kogoś przez pryzmat własnej krzywdy. Nie zawsze dojdzie do pojednania, ale zawsze może dojść do przebaczenia, które spowoduje, że nie będę patrzeć na kogoś z niechęcią, nie będę patrzeć na kogoś z nienawiścią, z poczuciem krzywdy i żalu. Może nigdy nie dojdzie do pojednania, ale przynajmniej my uwolnimy się od takiego sposobu myślenia. No jedna z takich referencji biblijnych, o której także wczoraj Państwu mówiłem i chyba Grzegorz też mówił: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. To jest ta pierwsza część. Mamy prawo do gniewu. Mamy prawo do poczucia krzywdy. Mamy prawo do poczucia tego, że zostaliśmy źle potraktowani. Jesteśmy istotami emocjonalnymi, ale nie przeciągajmy tego. No Paweł tutaj napisał, święty Paweł, do zachodu słońca, do końca dnia, nie dłużej. Ale ważna jest także druga część. Bądźcie dla jedni, dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie,
I to jest bardzo ważne, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. W tym procesie przygotowania do przebaczenia można sobie włączyć taką myśl, oczywiście to jest taka rada dla osób wierzących, a gdyby Pan Bóg zachowywał się wobec mnie tak, jak ja zachowuję się dzisiaj wobec mojego winowajcy, jakby mnie potraktował? Jest jeszcze jedna rzecz, znowu ta przypowieść o dwóch dłużnikach. A ile mi zostało darowane przez Boga i przez innych ludzi? Ile zostało mi wybaczone moich niedoskonałości, moich zachowań i może mam okazję spłacić ten dług wybaczenia, przebaczając komuś innemu? To jest ten element duchowego przebaczenia. Kolejny, także taka ewangeliczna wskazówka. Wiem, że ostatnio były duże dyskusje na temat treści i tekstu modlitwy pańskiej, ponieważ nic nowego, zapewniam Państwa, nic nowego, ponieważ papież Franciszek wprowadził tam pewną korektę w jednym ze zdań, w jednej z tych próśb modlitwy pańskiej dotyczącej pokus. Nic nowego. Wystarczy, jeżeli ktoś potrafi przeczytać tekst grecki. To ja tutaj Państwu też pokażę no, taką nie moją modyfikację. Znamy modlitwę pańską. Wiemy, jak brzmi to zdanie, ale gdybyśmy zajrzeli do tekstu greckiego, biorąc pod uwagę formę gramatyczną, to powinniśmy to zdanie mówić tak. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuściliśmy naszym winowajcom. Nie odpuszczamy, ale jak już to zrobiliśmy. No, nawet Pan Jezus później sumuje tę modlitwę i mówi, bo jeśli nie odpuścicie tym, którzy wobec was przewinili, to i Bóg nie wybaczy wam. Warto na to popatrzeć. Także na proces przebaczenia mnie samemu i przygotować się do przebaczenia. Chcę wam powiedzieć o kilku takich etapach przebaczenia. Pierwszy, to jest nasza wola i to jest nasza decyzja. Podejmij celowe i nieodwołalne postanowienie, aby nikomu nie mówić o tym, co wybaczasz. O co chodzi? Drodzy, proces przebaczenia powinien być bardzo intymnym przeżyciem. I nie musicie, chcąc komuś przebaczyć, iść od razu do wszystkich znajomych i powiedzieć, ja chcę przebaczyć tej osobie i 10 rzeczy, które zrobiła wam źle. 10 rzeczy, o które macie do niej żal. No to staje się sprawą publiczną i utrudni proces przebaczenia i utrudni proces pojednania. A jeszcze jak traficie na kogoś, kto mówi, jak to, no co ty, on cię tak skrzywdził, a to chcesz mu przebaczyć? Może być waszą przeszkodą, dla was przeszkodą w takim procesie. Niech to będzie bardzo takie intymne przeżycie. Nie chwalmy się tym, nie ogłaszajmy, najwyżej już post factum, ale w tym procesie, w tym etapie przygotowania do przebaczenia, niech to będzie coś w waszych sercach, bardzo takiego intymnego. Etap drugi. A to jest rozmowa, kiedy oznajmiamy już, że komuś wybaczamy. Parę takich rzeczy, o których warto pamiętać. Mów ze spokojem, no bo jeżeli będziemy krzykiem wyrażać nasze przebaczenie i mówić, ja ci przebaczam to wszystko złe, co mi zrobiłeś, nie sądzę, żeby nasz winowajca czuł się dobrze przy nas w takiej sytuacji. Warto zastosować empatyczny sposób przedstawiania problemu. Na czym to polega? Na mówieniu o tym, jak odczuwaliśmy sytuację czy zachowanie tej drugiej strony. Mówiąc, gdy zachowałeś się w taki sposób, sprawiło mi to ból, uraziło mnie, sprawiło mi to smutek, poniosłem takie lub inne straty, żeby dać winowajcy szansę wejścia w nasze uczucia i takiego zrozumienia,
co tak naprawdę się stało, co nam zrobił, a to także nas uchroni przed takim oskarżycielskim tonem. Co ty zrobiłeś, co ty wyrabiałeś, dlaczego tak mnie skrzywdziłeś? Nie, mówmy o naszych uczuciach. Dajmy szansę winowajcy na to, żeby zrozumiał, co takiego, jakie uczucia i straty w nas, różnego rodzaju straty, wywołało jego zachowanie. Tak, jeżeli macie dłużników, a nie życzę wam ani wierzycieli, ani dłużników, ale jeżeli macie dłużników, to można powiedzieć, oddaj mi pieniądze, złodzieju. A można powiedzieć, wiesz, to, że zwlekasz z oddaniem długu, mimo że wiem, że masz środki, spowodowało problemy finansowe w mojej rodzinie. To, że na coś ważnego nie było nas stać, bo zabrakło tych środków, które powinny wpłynąć od ciebie. Niby to samo, a brzmi różnie. Nie atakuj winowajcy, no bo jak masz jak masz wybaczać, no atakiem się tego nie zrobi. Nie wbijaj w poczucie winy, jak mogłeś mi to zrobić. No po prostu zrobił. Może chciał, może nie chciał, może mógł. Na pewno, skoro zrobił, to mógł, ale po prostu zrobił. I warto otwierać drogę do pojednania. Jest mi przykro z tego powodu, co zrobiłeś, ale spróbujmy tę sprawę załatwić między nami, spróbujmy dojść do porozumienia i tak dalej, i tak dalej. No to już to jest to wejście na drogę pojednania. Trzeci etap. Kiedy zaczynamy rozmawiać, kiedy wywiąże się rozmowa, mów rzeczy, które uwolnią twoich krzywdzicieli od poczucia winy. No możemy sobie wyobrazić taką rozmowę. Tak, mam żal, jest mi przykro, jest mi smutno z tego powodu, co zrobiłeś dla mnie. Ale chcę ci przebaczyć, chcę, żeby nasze relacje były między nami dobre, chcę zapomnieć o tym wszystkim, a zapewniać o naszym wybaczeniu. Oczywiście to dotyczy kogoś, kto no, czuje się winowajcą. Rozmowa z osobą, która nie poczuwa się do winy, no tu potrzeba całego procesu i być może jeszcze kogoś z zewnątrz. Znowu posłużę się tą złotą regułą Ewangelii, akurat tutaj wersję Ewangelii Łukasza. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie. No możecie znaleźć to także w Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze, w 7 rozdziale i 12 wierszu. Cokolwiek byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. No może warto właśnie przed taką rozmową zastanowić się, co chciałbym usłyszeć, będąc winowajcą, będąc po drugiej stronie tej samej sytuacji. I powiedzieć winowajcy to, co sami chcielibyśmy usłyszeć, gdybyśmy to my byli winowajcami. Warto sobie zadać jeszcze jedno pytanie. Czy winowajca skrzywdził nas świadomie, czy nie? Przepraszam za literówkę, ale może jego zachowanie jest efektem jakiejś jego dysfunkcji. Znowu wracając do wczorajszego spotkania, czy także poprzednich spotkań. Jeżeli jesteśmy w sytuacji pokrzywdzenia fizycznego albo psychicznego, a czyimś zachowaniem, bardzo szorstkim, bardzo agresywnym, bardzo takim zdecydowanym wobec nas, to może warto sobie zadać pytanie też. Oczywiście to nie działa jako całkowite usprawiedliwienie, ale czy to nie jest na przykład osoba, która robi to nieświadomie, bo na przykład została wychowana w przemocowy sposób i tylko tak potrafi układać relacje z ludźmi. I tylko tak potrafi dochodzić do swojej racji, osiągać swoje cele, czy wyrażać jakąś dezaprobatę. Bo może inaczej nie potrafi.
niedawno przeszedłem etap no, bycia osobą traktowaną w przemocowy sposób. Ale patrząc na kogoś, kto tak mnie traktował, a mając do czynienia z podobnymi przypadkami, stwierdziłem, że prawdopodobnie jest to osoba, która robi to nieświadomie, bo tak została ukształtowana i gdy tylko miała okazję, żeby tak wpływać na ludzi, to w taki sposób wpływała. Pierwsze zdanie Pana Jezusa, które wypowiedział na krzyżu, brzmiało: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. No było tam wielu ludzi, którzy świadomie wiedzieli, co robią, wiedzieli, jaki zadają ból. Ale byli ludzie też, którzy wspierali tych, którzy zadawali ból, zmanipulowani, przekonani o tym, że jest skrzyżowany przestępca. Nie wiedzieli, co robią. Pierwsze słowo, które wypowiedział Pan Jezus na krzyżu: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I może tego trzeba nam. Przebacz mu, bo nie wie, co robi. Czasami to w bardzo delikatnych relacjach. Jak już nawiązałem dzisiaj do postaci Dawida. Dawid miał problem, wiele problemów. Gdy już się uwolnił od prześladowania go przez Dawida, przyszedł inny problem, problem rodzinny. Jego ukochanego syna, który zbuntował się przeciwko niemu i wzniecił powstanie. Ale kiedy syn tragicznie zginął, a Dawid wylewał nad nim wielkie łzy. Bo tak naprawdę Absalom nie wiedział do końca, co robił. Tak może być w naszych rodzinnych relacjach, kiedy rodzice, kiedy dzieci się wobec nas źle zachowują, a rozemocjonowani albo kierujący się standardami, które są w grupie rówieśniczej. Jedyna rzecz, która zostaje rodzicowi, to powiedzieć: wybaczam, bo on nie wie, co robi, nie wie, co czyni. Etap czwarty. Pozwól, aby ci, którym przebaczyłeś, mogli mieć dobre zdanie o sobie. Inaczej mówiąc, nie poniżaj twoich winowajców. Nie deprecjonuj ich. Nie pozbawiaj ich poczucia wartości. Warto włączyć, drodzy, jeden sposób myślenia. Oddzielać człowieka od tego, co robi. Nie mówić mu: to ty jesteś zły, to ty jesteś do niczego, to ty jesteś agresorem. Ale zachowujesz się agresywnie. Sprawiasz mi ból, sprawiasz mi przykrość, ale i tak cię cenię, i tak cię doceniam. Bo Bóg tak rozróżnia pomiędzy człowiekiem a jego zachowaniem. Dezaprobuje zachowanie człowieka, ale ceni człowieka. Etap piąty. Trzymaj się tego zobowiązania nieustannie. Pełne przebaczenie jest zobowiązaniem na całe życie i wymaga pewnego stałego ponawiania, no chyba że już całkowicie o tym zapomnimy. A więc w takim procesie pełnego przebaczenia, prawdziwego przebaczenia, nie ma miejsca na powiedzenie: przebaczam, ale nie zapomnę. Bo to nie jest przebaczenie. Oczywiście w nas zostają pewne rany. I tak jak rany fizyczne, te rany emocjonalne muszą się zabliźnić. Ale nie czekajmy, nie zamiatajmy tego pod dywan, tego naszego dawnego poczucia winy, żeby go gdzieś tam wyciągnąć w odpowiednim momencie i przyłożyć, kiedy znowu ktoś wobec nas się źle zachowa, podwójnie, za teraz i za poprzednie. Odwiesić mu wyrok, który gdzieś tam ciągle jest w naszej głowie. Nie róbmy tego. Dla naszego dobra. Żeby to pozorne przebaczenie nie zatruwało naszych umysłów bez przerwy. A popatrzcie, znowu taką konfrontację dzisiaj robię. Na Boże przebaczenie. No, starotestamentowy prorok Michał napisał tak. Znowu zmiłuje się nad nami. Zmyje nasze winy. Co z nimi zrobi?
wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. W Starym Testamencie jest jeszcze kilka takich porównań, gdzie psalmista Dawid właśnie napisał, że Bóg zabiera od nas nasze grzechy tak daleko, jak jest, o niech nie pomylę kierunków, wschód od zachodu. A tak, tam jest zachód, są takie piękne zachody słońca, które mogłem w tym tygodniu tutaj oglądać. Starajmy się postąpić właśnie tak jak Bóg. W tym etapie przebaczenia bądźmy, drodzy, gotowi na ponowny proces przebaczenia. Nie oczekujmy tego, że ktoś za pierwszym razem całkowicie się poprawi. Bo może chcieć dobrze, jak to się mówi, że wyjdzie jak zwykle. Prawda? Oczywiście no, są różne kalibry win. I w niektórych nie ma możliwości dawania jakby tej drugiej szansy popełnienia komuś błędu, przez kogoś błędu, bo to się może źle dla nas skończyć. Ale zdecydowana większość problemów to są małe problemy. Nie mamy gwarancji, że dana osoba nie popełni znowu takiego samego błędu, tak jak my nie mamy gwarancji, że nie popełnimy tego samego błędu, za który żałowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. A znowu odwołując się do takich ewangelicznych referencji, kiedyś apostoł Piotr przyszedł do Pana Jezusa z takim pytaniem. On chciał taką gorliwość swoją i taką dobroć pokazać. Ile razy mam odpuścić bratu swemu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? To aż, a miało być podkreśleniem takiej jego gorliwości i dobroci. Dlatego, że współcześni mu rabini uczyli, że człowiek może przebaczyć winowajcy 3 razy i ani razu więcej. Więcej nie ma już, razu już nie ma obowiązku. A więc Piotr chciał być takim bardzo gorliwym i zadał pytanie, czy aż do 7 razy. Pamiętacie odpowiedź Jezusa? No właśnie, ktoś mówi 77. Znowu takie dobre wczytanie się w tekst, w jakim został napisany Nowy Testament grecki, mówi, że 70 razy 7. No wyobraźcie sobie komuś wybaczyć 490 razy ten sam błąd, ten sam grzech. A to jeszcze dziennie. Nie oczekujmy, że jeżeli ktoś raz komuś przebaczymy i ktoś nawet wyrazi skruchy, że na pewno nie popełni podobnego błędu w przyszłości. Bądźmy wyrozumiali. I ostatni etap, który jest nam bardzo potrzebny, bo to wszystko jest nam potrzebne. Módl się o tych, którym przebaczyłeś. Bo jeżeli ze szczerego serca modlimy się o błogosławieństwo i odpuszczenie dla nich, no to wypełniamy polecenie samego Boga i robimy to dla siebie. Pan Jezus powiedział, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. To jest dla mnie osobiście najlepsze lekarstwo na jakąkolwiek niechęć wobec ludzi czy poczucie krzywdy. Już mam wypracowaną taką praktykę, że kiedy czuję, że kogoś nie lubię, że do kogoś mam żal, że czuję się przez kogoś pokrzywdzony, to zaczynam się modlić o taką osobę. I zauważam, że trudno jest mi myśleć z niechęcią o kimś, o kogo się modlę. Wypróbujcie to, drodzy. Jeżeli ktoś wam nadepnie na odcisk, jeżeli wpadniecie w konflikt sąsiedzki, no cokolwiek się takiego zdarzy, tylko tak przy okazji konfliktów sąsiedzkich, nie polecam wam modlitwy Pawlaka z samych swoich, tak? Spuść, Panie, grat na całe to kargulowe plemię, tylko się nie pomyl, nie na nasze pole. Polecam tę modlitwę skazania na górze. Nie oczekujmy wdzięczności.
Prawdziwe przebaczenie jest bezinteresowne. Nie powinniśmy oczekiwać, ja ci darowałem, a ty co mi teraz? Nie, prawdziwe przebaczenie jest bezinteresowne. A jeśli jakaś wdzięczność przyjdzie, to traktujmy ją jako miłą niespodziankę. Arystoteles powiedział, że idealny człowiek czerpie radość z czynienia dobra dla innych. Kochani, zapewniam was, że udzielenie komuś przebaczenia, komuś wrażliwemu, może spowodować odmianę jego życia, o wiele lepsze samopoczucie, przywrócenie poczucia godności, bo życie w poczuciu winy jest bardzo trudne. Życzę wam przebaczania samym sobą, samym sobie. Nie wymagajcie od siebie ideału, tego, że macie i musicie być idealni. Bądźcie wyrozumiali dla siebie samych. I życzę wam takiego dobrego, chętnego przebaczania innym, dla waszego dobra. Jeżeli będziecie decydowali się, czy myśleli o przebaczeniu, o tym, czy warto przebaczyć, czy nie, to warto przebaczyć dla waszego dobra. Życzę wam dobrych relacji z samymi sobą i życzę wam bardzo dobrych relacji z innymi ludźmi. Dziękuję bardzo.